Znasz pewnie ten dowcip. Jasiu, czy wąż ma ogon? Wyłącznie, proszę pani. Otóż nie. Węże mają bardzo długi kręgosłup, a w nim większość, od 100 do 450, stanowią kręgi, hmm, powiedzmy, piersiowe, zwane poprawnie przedogonowymi, a tylko od 10 do 205 ogonowe. Razem z żebrami i resztą. Taki gat może mieć nawet 1600 kości. Inne zwierzaki wypadają na tym tle dość blado. Nasz przyjaciel pies ma mniej więcej zależnie od długości ogona, 321 kości i nie zaliczamy tu tych, które z upodobaniem zakopuje. Za to koty są nam bliższe liczbą kości. Ich szkielet liczy sobie od 240 do 245 kosteczek. W tej lekcji dowiesz się, ile i jakie kości ma człowiek. Człowiek, jak budynek, musi mieć porządny szkielet. Tak jak w budynku, bez szkieletu nie da się wznieść ścian, stropów czy dachu zapewnić ocieplenia czy odpowiednio poukładać wszystkich instalacji, tak i ludzkie ciało nie mogłoby prawidłowo funkcjonować bez odpowiednio mocnej, a zarazem elastycznej konstrukcji podporowej. W przeciwieństwie do tego budowlanego, ludzki szkielet pełni jednak znacznie więcej funkcji. Nie tylko stanowi rusztowanie dla mięśni i osłonę dla ważnych narządów, ale także umożliwia poruszanie się. Domy tak nie potrafią. Pogodzenie tego wszystkiego w ważącej zaledwie 10 do 12 kg w strukturze nie jest proste. A poznanie szczegółów układu kostnego potrafi dać w kość. Psiakość. Szkielet dorosłego człowieka to 206 kości, a rodzimy się ze sporo większą liczbą, około 270. Na szczęście dla uczących się, gdy dorastamy, część kości łączy się ze sobą i w końcowym rozrachunku zostaje ich już tylko 206. Nie mało? Mam nadzieję, że dzięki mojej pomocy dasz radę zapamiętać nazwy części z nich i żadna część szkieletu nie stanie ci kością w gardle. Zaczynamy. Zacznijmy od tej części, którą nazywamy szkieletem osiowym. Źródło nazwy jest proste. Kości wchodzące w skład szkieletu osiowego tworzą jasne oś, czyli linię od głowy do powiedzmy, że do miejsca, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Szkielet ten zaczyna się od góry czaszką. Tworzy ją 28 kości, z czego osiem chroni mózg. A 14 wchodzi w skład twarzo-czaszki, tworząc między innymi rusztowanie dla oczu, nosa czy zębów. Zestaw uzupełnia 6 kosteczek słuchowych po 3 w każdym uchu. Młoteczek, kowadełko i strzemiączko to najmniejsze kości człowieka. Strzemiączko ma długość ledwie 3 mm. Z 8 kości mózgo-czaszki dwie są parzyste, to kość skroniowa i ciemieniowa. Uzupełniają je od przodu kość czołowa, od tyłu potyliczna, a po środku leżą klinowa i sitowa. Jedyną ruchomą kością czaszki, poza słuchowymi, jest żuchwa, zwana popularnie choć niepoprawnie dolną szczęką. Jej górny odpowiednik jest całkowicie nieruchomy, podobnie jak reszta kości wchodzących w skład twarzy czaszki. Ich nazwy kości nosowe, jarzmowe, podniebienne łzowe i położenie widzisz na diagramie. Zupełnie osobną, choć zaliczaną do twarzoczaszki, czaszki, jest luźno zawieszona w mięśniach szyi, podkowo kształtna kość gnykowa. Możesz ją wyczuć, a nawet poruszyć byle ostrożnie z prawa na lewą i odwrotnie, kładąc palce po obu stronach szyi tuż pod żuchwą. Osiowy szkielet uzupełniają kręgosłup oraz klatka piersiowa. Kręgosłup składa się z 34 kręgów. Siedem przypada na kręgosłup szyjny. Co ciekawe, nawet żyrafa ma ich tyle samo. Pierwszy z nich, dźwigacz, dźwiga naszą głowę, podobnie jak mityczny atlas dźwigał na swoich barkach świat. Leżący tuż poniżej obrotnik, Umożliwia rozglądanie się na boki, pozwala bowiem kręcić głową. Dwanaście kręgów leżących poniżej szyi tworzy odcinek piersiowy. To do nich przyczepiają się chroniące narządy klatki piersiowej i brzucha, żebra. Siedem górnych par jest od przodu złączonych płaską, podłużną kością zwaną mostkiem. Kolejne trzy pary łączą się z mostkiem łukiem chrzęstnym poprzez żebra pary siódmej. Nazywamy je żebrami rzekomymi. A ostatnie dwie pary, numery 11 i 12 w ogóle nie dochodzą do mostka. Są połączone tylko z kręgosłupem. Mówimy na nie wolne żebra. Pięć kolejnych kręgów to kręgi lędźwiowe bardziej masywne niż piersiowe. A pięć leżących jeszcze niżej zrasta się tworząc jedną kość krzyżową. Końcówkę kręgosłupa tworzy zestaw trzech czterech zrośniętych ze sobą kręgów tworzących kość guziczną. To pozostałość po naszych ogoniastych przodkach. No dobrze, oś już mamy ale mając tylko ją moglibyśmy być co najwyżej wężem. Kręgosłup owszem jest ruchomy i elastyczny ale dopiero ręce i nogi dają nam prawdziwą swobodę ruchów. Szkielet kończyn to druga część naszej kostnej układanki. W każdej z czterech kończyn mamy po 30 kości, w sumie 120. Do tego dochodzą obręcze: biodrowa i barkowa. Pierwsza to inaczej miednica, czyli para zrośniętych ze sobą trójek kości. Biodrowej, łonowej i kulszowej. Od tyłu sztywno związanych z kością krzyżową kręgosłupa. Miejscem połączenia tych trzech kości jest staw biodrowy. W nim umocowana jest kość udowa, najdłuższa kość szkieletu i ważny element konstrukcyjny kończyny dolnej. Byśmy mogli stać, chodzić i biegać, w każdej nodze potrzebna jest jeszcze rzepka. Kość piszczelowa i strzałkowa, wspierające łydkę, siedem kości stępu, pięć kości śródstopia i czternaście kości palców stóp. Są to tak zwane paliczki. W każdym z palców stopy jest ich po trzy. Wyjątkiem jest paluch, który choć największy tworzą tylko dwa. Możesz to zresztą osobiście sprawdzić. Obręcz barkową tworzą dwa obojczyki i dwie łopatki. Z przodu obojczyki łączą się z mostkiem. To w zasadzie jedyne w miarę sztywne umocowanie tej obręczy. Łopatki są luźno zawieszone w mięśniach pleców i łączą się z obojczykami w ich oddalonej od kręgosłupa części, tworząc stawy barkowe. To w nich kotwiczą kości ramienne, najmasywniejsze kości kończyny górnej. Pozostałą część szkieletu tej kończyny tworzą kość łokciowa i promieniowa, 8 kości nadgarstka, 5 kości śródręcza i 14 kości palców. Uf, wiemy już jak wygląda szkielet, i jakie kości do niej należą, ale co one robią? Lista zasług kości jest tak długa, że opowiem ci o nich w innym filmie. Zadanie dla Ciebie to odrobina matematyki, ale spokojnie, taka na poziomie dodawania do dwudziestu. Popatrz na swoje palce: po ile paliczków masz w palcach od małego do wskazującego, a ile w kciuku? Odpowiedź napisz w komentarzu. Mam nadzieję, że masz ją w małym palcu. Szkielet dorosłego człowieka tworzy 206 kości. Czaszka, kręgosłup i żebra to szkielet osiowy. Pozostałe kości tworzą szkielet kończyn górnych i dolnych wraz z obręczami barkową i miedniczną. Nasz główny bohater źle znosił stres związany z nagraniem. Cały film strasznie się czerwienił. Doceni jego starania i koniecznie polub ten film.